Pan minister Czarnek rozdaje publiczne pieniądze swoim koleżankom i kolegom. No i oczywiście rozpętała się burza, no bo to absolutny skandal. W związku z tym pan minister postanowił krzyczeć z mównicy sejmowej, również krzyczeć na mnie i na miasto stołeczne Warszawa, opowiadając o strasznych ulicznych bandach, które są finansowane przez miasto stołeczne Warszawa. Wiecie państwo, ile wydaje Rafał Trzaskowski tylko jednego roku na organizacje pozarządowe w Warszawie? Blisko 300 milionów złotych rocznie. Nie na nieruchomości, tylko do kieszeni. Na wynajem band ulicznych, które są wynajęte w konkretnych godzinach, tylko żeby hejtować. Panie ministrze, no gratuluję emfazy, tylko po pierwsze, nikt nie funduje willi nikomu w Warszawie. Mamy konkursy, które są całkowicie przejrzyste dla organizacji pozarządowych na wsparcie tego, co robią. A te uliczne bandy, o których pan mówi, zerknijmy sobie na te wszystkie organizacje, które dostały wsparcie od miasta stołecznego Warszawy. Jeszcze raz, w transparentnych konkursach. Klub Inteligencji Katolickiej, Polski Czerwony Krzyż, Caritas Diecezji Warszawsko-Prawskiej, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Bank Żywności SOS w Warszawie, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja. I uwaga, teraz będą nazwy, które świadczą o tym, że to naprawdę mogą być bardzo dzikie bandy. A mianowicie Żłobek Nasze Szkraby, Żłobek Kociaki Rozrabiaki. Chyba o to chodziło panu ministrowi. Żłobek Małe Szczęście, Żłobek Puchatek, Żłobek Kot w Butach, Żłobek Tygrysek i Przyjaciele, Żłobek Kangurek. Kangurów należy się obawiać, panie ministrze. Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Bo to ciekawe, że właśnie tego typu stowarzyszenia NGO-są, które walczą o prawa kobiet, walczą z przemocą w rodzinie, które walczą o to, żeby pomagać uchodźcom, które walczą, żeby wspomagać wszystkie mniejszości. Większość tych organizacji, tych NGO-sów straciła wsparcie rządowe, więc nic dziwnego, że startują w konkursach na wsparcie samorządowe. Fundacja Czytam z Tobą. Tak, tak, panie ministrze. Czytać należy książki. Zachęcam. Będzie lepsza polszczyzna. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki. Fundacja Mlekiem Mamy. Jadłodajnia Świętego Ryszarda Pampuri. Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe. Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Lubię To. Związek Sybiraków. Forum Aktywności Społecznej. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna Nasz Domek. Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Fundacja Kochamy Pszczoły, Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, Stowarzyszenie dla Rodzin. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. Jeżeli, panie ministrze, pan uważa, że to są bojówki i że to są organizacje, które powinny być pozbawione wszystkie wsparcia, to gratuluję. Dobrego samopoczucia.